Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej części przygód z Diablo 3. W tym odcinku, w trzeciej już w sumie serii Barbarzyńcy sezonowego, będziemy kontynuowali naszą ekspansję z gierkami. W poprzedniej, pierwszej części zaczęliśmy naszą przygodę, w drugiej części przygotowując się do drugiej części, zebrałem znaczną ilość kluczy, do znaczną ilość, 35 kluczy mi zostało na głębokie szczelinki. Dorobiliśmy się trochę golda poprzez przechodzenie skarbca, więc myślę, że dzisiaj czas podreperować trochę rekord w gierku. Fortuna sprzyja zuchwałym. Teraz trzeba, wszystkie itemki są plus minus przerobione, dobrze przerolowane. 96% to jeszcze możemy sobie 4% do obrażeń krytycznych dorolować. Przy trafieniu tu spoko. Tutaj niestety gniazdo musiało zostać wykute. Dobra. Nie ma co przedłużać. 75. Start. Taki jest chyba bodajże mój obecny rekord na sezonie. No nie jest to zbyt wysoki numer. Ale myślę, że jestem w stanie go poprawić i to znacznie. Więcej puni. Znacznie go poprawić. To zaraz będzie chyba miało miejsce. Niemożliwe. Uważaj. O, pierwsza elitka, proszę. Tylko teraz tu pamiętaj, że musimy używać szarży, ponieważ przy użyciu szarży nastąpi redukcja obrażeń oddanych przeciwników, na których ta szarża zostanie użyta. Potrzeba więcej czasu. Tutaj nie będę się skupiał na czasie, tylko na przejściu tej szczelinki. Będę podwyższał numerologicznie każdy numer, każdy kolejny numer. Dobra, nie ukrywam, że o właśnie, elitka by się jakaś przydała. Nie ma mowy. Wulkato prowadzi nam głos. Smyk, smyk, smyk. Elitki już nie ma. Lecimy dalej. Tak, weź, biedna ta matka. Nie ma ani większych grup. Dopiero trzecią elitę trafiłem. Wciąż czekam. Nie dam się zatrzymać. Wiecie, wiecie. Te fajnie pozbiegali wszyscy, których ominąłem. Po prostu doszli do mnie. Widzieli mnie od tyłu. Kolejna elita, bardzo dobrze. Zamrażanie, o, groźne. Dobra, lecimy dalej. Kolejna elita, bardzo fajnie. Widzicie, pada bez problemu. Także jeszcze jedna tu się pojawiła, na to po prostu. Lustrzane odbicie, gdyby tego, co zabiłem przed chwilą, więc spoko. Lecimy dalej. I na samym starcie kolejna elitka, więc bardzo fajnie. Zbieramy kuleczki, zabijamy tych grubasów, bo te grubaski też dodają nam znaczącą ilość przyspieszenia w czasie pokonywania tej szczeliny. Wiel
wielkie lagi tu się pokazują, ale myślę, że to nie przeszkodzi. Nie przeszkodzi teraz w przejściu tej szczelinki. Mam gorszy czas. Jeszcze sobie poprzez szarże zredukujemy obrażenia. O, kapliczka wyładowań. Bardzo fajnie. Tylko żeby jeszcze jakiś przeciwnik się tu pojawił. Zobaczymy sobie naprzód. Grubasów jeszcze sobie pobijemy. Ślepa uliczka. Będziemy szli tutaj. Nie, tutaj będzie jeszcze gorzej. Skierujemy się tutaj. I od razu pokazuje nam się elitka, więc pokolejemy ją też. Ostatnia skoczyła. Dobra. Kolejna elita, więc jest spoko. Kiedy tylko możemy, używamy bitewnego szału. Kiedy tylko jest to możliwe. O, jak pięknie. Jeszcze dobra mapka się trafiła. Bardzo wielu przeciwników na małym obszarze, więc dzięki uderzeniom młota jestem w stanie wygenerować znaczące obrażenia obszarowe, które jak siłą rzeczy będą zadawane na niewielkim obszarze, co zwiększa podtrzymania, mocna średnia. Te wszystkie moje umiejętności no nie potrzebują znaczącego buffowania na odnowienie. Dobra, i elitka. Myślę, że tu już będzie chyba zakończenie tej szczelinki. Dobrze by było, jakby już pojawił się boss. Jeszcze się przeniesiemy na tych przeciwników. Kuleczki z tej elitki już zakończą, tak jak przypuszczałem, zmagania z tą szczelinką. No i lecimy jeszcze. Niemożliwe. Dobra. 6,5 minuty na szczelinkę. No może nie jest rewelacyjny czas, ale 7,5 zostało zrobione. 60%. Dobra, będziemy ulepszali na 60%. Chociaż raz pewnie by było. Jest raz. Drugi. 1/5. No słabo trochę. No nie ma co ukrywać, że to była tylko 75. Zrobimy zaraz. Tak, stopniowo będziemy się wspinali o myślę jeden numerek, może o dwa numerki do góry. Timing nie jest najgorszy. No, tylko niskie obrażenia, bo to jest niecałe 1,5 miliona damage'u. 701 paragon na sezonie. Postaram się dobić co najmniej może do 800 paragonu. Oblice ziemi. Jeszcze statystyki. Słabe. Mamy tylko klejnocik do skrzyneczki. Ja tu się podreperowaliśmy. Tak jest. Punkt paragonu, no lecimy wszystko w siłę. Dobra, i tak jak mówiłem, 76. Time to go! Przyzywamy sobie starożytnych.
tutaj powinna być od razu pierwsza elita. Zazwyczaj tutaj jest na wejściu. O, jest, tylko trzeba otworzyć drzwi i ją przepuścić. Ona do nas przyjdzie. W międzyczasie będziemy ubijali zwykłych mobków. Idziemy równo z czasem, ale to się myślę zaraz odkręci. Na zwykłych mopkach też jestem w stanie sobie podreperować czas przejścia tej szczelinki. Żeby te mopki pojawiały się w elitach. O, jest jakaś elitka, to ją przepuścimy. A tutaj jak poprzednio wrócimy do ubijania zwykłych przeciwników. Tu już lecimy na elitkę. Dobra, lecimy dalej. Większe grupki powinny nam się tu formować. Nie ma na razie na czym podkręcić tak zbytnio czasu. Kurczę przeciwników to dla rewelacji nie robi. O, jest elitka. Otworzymy drzwi. Staramy się ją wyciągnąć. Padła, lecimy dalej. Podtrzymania. A jak już mówiłem, kapliczka podtrzymania dla mojego barbarzyńcy średnio potrzebna. Także każdy atak z starożytnym młotem skraca się zarówno w dnie, w berserka. Nie dam się zatrzymać. Nie potrzebuje zbytnio redukcji odnowienia na niektóre umiejętności. Wiadomo, szarża jest przydatna. Trochę by się przydała zredukować czas odnowienia właśnie tej umiejętności. Ona też działa, jest skrócona poprzez atak na pojedynczą jednostkę. Dobra. Kolejna elitka została pochłonęła. Niemożliwe. Teraz pytanie, czy idziemy w dobrym kierunku. Otwieramy sobie tutaj drzwi. Jest niebieska elitka, już ją tam daleka widziałem. Tutaj się trochę okopiemy przez zwykłych mopka. Nie dam się dotrzymać. I trujemy dalej. Podczas wybuchu przenosimy się trochę dalej, trochę wyżej. Jest kolejna elitka, więc spoczko. Po tym pierwszym fajnie by było dobić. Wydam sobie tutaj paragonik, fajnie. Nie ma mowy. Zbieramy wszystkie kulki i lecimy. Nie mogę. Lecimy dalej. Co, była tylko jedna taka sytuacja podczas tych dwóch szczelinek, gdzie nasze życie, gdzie moje życie, no tak niebezpiecznie można powiedzieć spadło, było zagrożone. Zabita ta elitka, więc lecimy dalej. Dobra, przejście na drugi poziom.
Drugi poziom już jest ok. Tu już powinno być OS Elita. Wciąż czekam. Sru tu tu. Do piekła się! Tu jest hitrama. Dobra, padła. Jeszcze tylko wybijemy sobie tą grupkę i lecimy dalej. Żwawo, żwawo. Mało czasu, mało czasu. Potrzeba więcej czasu. Jeszcze jedna powinna być tutaj przed przejściem. Gdzieś przypigrana nie ma, o, rozczarowany. Rozczarowany. O, i świetnie, tarczy. Ta tarczy by się przydała na wyższe numerki. No niestety na te. Co nie, ale o, jak jest, to użyjemy. A co? Barbarzyńca dzięki tarczy stał się, no nie, śmiertelny. Przynajmniej do czasu trwania tego pylonka. Dobra, lecimy na dół. Jest elita. No tylko to będzie jeszcze za mało, żeby ukończyć tą szczelinkę. Jest moja, jest kolejna. Szybkości, świetnie. Teraz ataki naszego barbarzyńcy są zbudowane na szybkości. O nie, nie umieraj. Niemożliwe. Dobra, Jezu strażni. Kapliczka szybkości jeszcze jest aktywna, więc spoko. Buczek. Może jest dość silnym strażnikiem, ale na chwilę obecną mimo wszystko sobie z nim świetnie dajemy radę. Dobra, 76 zrobione. Wyskoczył nam nowy rekord, ale nie jest to zbyt wysoki numer, żeby popadać w hura optymizm. O, jak ładnie się ulepszają. Ach, wykrakałem. Ale 3 na 5 zaliczone, więc spoczko. 3 na 5 zaliczone. Delikatnie posuwamy się z expem, z doświadczeniem do przodu. Został zaliczony nowy rekord. Ale to jeszcze nie jest to, czego bym oczekiwał po tym barbarzyńcy. Litania out. Maszynik field out. Out, 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 out. Pustkowie out. Ognioła z aut, o, to sobie zostawimy. Porzucimy sobie skrzyneczkę. Tutaj raz, dwa, trzy. Jenociki. Jeszcze sobie naprawiony jest. Tu raz. Tu raz. No i co? Szło 7-6. Czas na kolejny numer. 7-7. Zaczynamy. Delikatnie, powoli pniemy się do góry. Dobrze, gorzej jakbyśmy stali w miejscu i niemożliwe byłoby bicie kolejnych rekordów. Niemożliwe. Dobra, tak, bitka padła, ale mamy tych małych. Mam grupę. Tutaj jak widzimy, o, jest jeszcze elitka, więc bardzo fajnie. Wulkato wprowadzi mą wolę. Nie ma mowy.
gdzie docelowa elita jest. Tych sługusów elity jest, tu się schowała. No, podejdziemy sobie. Odpylą nich. Dobra, zbieramy sobie kuleczki i lecimy dalej. O, już przejście. No ale kiedyś już wspominałem, że kapliczka wyładowań bardzo często znajduje się w miejscu, gdzie kończymy jakiś etap szczelinki i jest przejście na kolejne. Spoko. Kapliczka wyładowań się już skończyła. Mamy kolejną podtrzymania. Dobra, zbieramy kuleczki i będziemy się kierowali tutaj w dół. Tak jest, tutaj w dół. Jest przejście dalej. Więc nie ma co. Nie ma co świrować, idziemy dalej. A co? Musimy zobaczyć, czy jeszcze jest tu jakaś elita. Nie ma żadnego takiego elitarnego przeciwnika w drodze. Ale chyba docelowo będziemy musieli się tamtędy kierować dalej. I też tak robimy. Nie mogę. O, jest elitka, wchodzący trup, spoczka. Wlejemy gościa. Uważamy na wybuch. Te wybuchy są dość zaradziwe. Mogą naprawdę zrobić krzywdę każdej postaci. Chyba, że gramy jakimś ekstra podciągniętym mąkiem szybkości, spoko. Lecimy, lecimy. Na tą szybkości przydała się też faktycznie jakaś elitka. A elitek, jak wiadomo, ciągle... O, jest! A, lecimy dalej. Tych grubasów sobie ubijemy. No i przejście na poziom trzeci. Dobra. Fajna łapka się trafiła. W sumie ta i jak mamy mapkę z NGR-ka, a z Fortecy Pandemonium, to są w sumie dla mnie przynajmniej dwie najlepsze mapki, które potrafią podciągnąć nam czas, ponieważ jest na nich naprawdę znaczna ilość przeciwników do bicia, zarówno elitek, jak i tych zwykłych. Zahaczymy tu elitę i cofniemy się do zwykłych mostów. Może oni tu do nas przyjdą. To szkoda, że w większości są to mostki z atakiem dystansowym. Oho. Chcieli nas zabić. Potrzeba więcej czasu. No nie mogę trafić. Dobra, pękła. Lecimy dalej. Tarczy, spoko. O, i dwie elity. Jedna pękła, drugą nadal atakujemy. Doszliśmy do zakrętu.
i zrobiło się licho z przeciwnikami. Dobra, mam już przejście, więc może następny poziom będzie jeszcze lepszy. Powiedzmy. To jest loteria na tym poziomie, bo w kanałach są kanały pod Kardeą, bo potrafi nieraz zaskoczyć nas sporą ilością przeciwników, ale też możemy biec przez całe kanały, spotkając naprawdę marną ilość, co tylko pogarsza nam czas, nie polepsza nam przez niespotkanie żadnego przeciwnika do zabicia, bo to tak logicznie, że nie zabijając nikogo nasz czas znacznie się oddala od tego, czego byśmy sobie życzyli. Przez atak szarżą. Kilka pozwykują sobie obrażenia, jakie otrzymujemy od niego. To jeszcze sobie w styleczkę klapniemy. Dobra. 7-7 zrobione. Dajemy szczelinę. Tu mam 7-6. 7-8. Proszę, weszło. Nie weszło. Weszło i wejdzie? Nie weszło. Dobra. 3-5 ponownie zostało. 3-5 klejnotów zostało. 3-5 szans klejnotów zostało wykorzystane do ulepszenia. Myślę, że to nie najgorzej. Bywały i takie, gdzie wychodziło 5-0. Nowa transmogryfikacja odkryta w grze. Szkoda, że to nie na ogólnym, a tylko na sezonie. Tu sobie tu. Talizmę odczerwujemy. Pasek niepotrzebny, niepotrzebny, niepotrzebny. Blackhorn niepotrzebny. Rękawice mamy lepsze. Dobra. Oddajemy kryształki. Dwa paragony szczeliły podczas tej szczeliny, więc spoko. Dobra, no i co? Idziemy za ciosem. 7-8. Let's go! Przyznam starożytny. Tutaj już się pojawia elita. Jak na zawołanie. To będzie pierwszy deck. Możliwe, że nie. Jeszcze nie. Dobra, lecimy dalej. To niestety jest kółeczko. Ślepy zaułek. Nie ma wody. Klepiamy jego mościa. Co tu mamy? Podtrzymanie. Cały czas ta barzynka nam się zbiera w tle. Dobra, padła. Jeszcze potem tam z poprzedniej elity dobije i lecimy dalej. Lecimy dalej. Grubaski sobie zabijemy. Myślę, nie ma sensu zdawać się w pojedynczą jednostką w jakieś fajty. Jest i elitka. Będzie jakieś przejście, więc możemy się udać.
Oho, pojawiła się kolejna elita. Oho, umieramy tu, nie? Umieramy czy nie? Jeszcze sobie wypadujemy tą małą grupkę. Niegroźnych zombiaczków. Dobra, i przechodzimy na drugi poziom. Nie najgorsza matka według mnie. Cierpi. Tunele plagi, no, nie są zbyt rewelacyjną opcją. Tutaj tylko, żeby przejść dalej w najszybszym czasie. Co też mam zamiar uczynić. Chociaż nie wyglądają aż tak źle. Te tunele plagi to zawsze była taka lipa z jednostkami, które mamy do zabicia. Bardzo trudno było kogoś spotkać, mało elitek tutaj krążyło, przynajmniej w moich grach, nie wiem jak było u was, ale zbyt pozytywnie nie wspominam tej lokacji. Jeszcze druga elita idzie od góry, więc tym razem okazuje się tą nie najgorszą lokacją na gierka, czy mi się wydaje, że to była elita. Oczywiście, że nie wydaje. Jestem ciężko ranna. Za dobrze by było, jakbyśmy mieli elitę za elitą. Dobra, tu będzie przejście dalej. Teraz sobie poświęcimy chwilę czasu na wybicie paru zwykłych przeciwników. Poszukiwanie elit i innych dupiaków. Tutaj będzie przejście dalej. Dobrze by było. Szkoda by było, gdybym musiał się cofać teraz do góry mapy. Gdzie już kawałeczek sobie przetłukałem dalej. Kolejna żółta elitka. To też ma pokusy na to, żeby nas pokonać. Dobra, lecimy tu. Niebieska elitka, bardzo fajnie. Będzie kółeczka, jedzie kółeczka. O, i żółta, dwie elity na raz. Może być ciężko, zaraz się okaże, czy będzie pierwszy dev w tym odcinku. Elitka ubita. Myślę, że kapliczka mocy spoko. Pierwsza śmierć. Zaraz po wzięciu kapliczki. Nie, jeszcze kapliczki nawet nie wziąłem. Dalej, tu co jest? Leje na to ile? Dobra, wracamy do gry. Nie odpaliłem swoich starożytnych, którzy pochłaniają obrażenia, jakie otrzymuje moja postać, dlatego padłem prawie pod rząd. Za pierwszym razem faktycznie byli odpaleni. Za drugim nie odpaliłem ich nadejścia. Dlatego też nie miał kto mi podbierać obrażeń, jakie dostaję. Ale dwie śmierci to było 15 sekund. Bolą. Są przez głupotę. Druga śmierć. Ten drugi bed był
totalnie przez głupotę, ale trzeba przeżyć to. I szczelinować dalej. Lecimy, lecimy. 96%, 97%. Mijamy kogo się dać, 98%. 99. Dobra, wyładowań i kończymy sprawę. Gno pojawił się jako strażnik szczeliny. No jedziemy z gościem. Gruba chujarko. Dobra. Ale niestety dwie śmierci tutaj mieliśmy. Dwa razy barbarzyńca padł. Nie mogę podnieść. Odłamków mamy pełno. Myślę najpierw ulepszymy sobie klejnoty, jeśli takowe się da. Wracam do miasta. I 3 na 4 tym razem. Ponieważ nie ma ulepszenia piątego klejnotu z racji tego, że dwukrotnie poniosła nasza barbarzyńka porażkę w postaci śmierci. Wszystko, odwiedzimy sobie kadale. Wygląda na to, że przydałby ci się nowy przedmiot o nieokreślonych właściwościach. Okej. Karwasze też, pierścionki. O, szukamy skupienia i powściągliwości. Nie stać mnie na to. O, nie stać ją. Dobra, tam jeszcze 180 krwawych odłamków zostało, więc pewnie tylko wrócę. I wracamy do Tristram. Jesteś gotowa? To zbyt drogie. Nic ciekawego. Identyfikacja przedmiotu. Naprawimy może kwipunek. Odzyskamy, co mamy odzyskać. Dobra, oddajemy szczelinka. I jeden paragonik do przodu. Dobra, i w tym momencie kończymy kolejną część z przygód sezonowej barbarzynki. Ustanowiliśmy kilka nowych rekordów głębokich szczelin. Myślę, że to nie koniec podbijaniu rekordowych zmagań na ten sezon. Dokończymy to w kolejnych częściach. Bite zostało 6 paragonów. To chyba na tyle, więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!